Okej, okay, na TikToku poprosiliście mnie, żebym zbudował najmniejszego X-Winga. I teraz tak, próbowałem zbudować jakiegoś malutkiego, ale nie ukrywam, że one wyglądały kiepsko. Natomiast tutaj przygotowałem dla Was takiego fajnego, leśnego Forest X-Wing, tak go nazwałem. I myślę, że jest całkiem przyjemny. Jest zbudowany z klocków, które są dla Was dostępne. Także jeżeli chcecie go zbudować, zapraszam. Bierzemy się do pracy. Ok, kliknij sobie za chwilę pauzę, bo tutaj masz listę elementów, które musisz przygotować. Pamiętaj, że kolory nie grają roli i niektóre elementy sam możesz zamienić. Na przykład miecze, to możesz mieć jakieś takie proste pałki. Do wyboru, do koloru. Natomiast te elementy, które jest tutaj, taki malutki, to będzie tylko do stojaka. Także tak naprawdę stojak sobie będziesz mógł zrobić, jaki ty będziesz chciał. Zresztą w instrukcji zobaczysz, będę o tym mówił. Dlatego też, tak jak mówię, możecie sobie wybierać kolorki, różne klocki możecie sobie zastąpić innymi klockami. Natomiast jak sobie przygotujesz te i je będziesz miał, to na pewno to zbudujesz. No nic, bierzemy się do pracy. No dobra, no to zaczynamy. Przygotowujemy tutaj taką belkę, ten dziubek oraz mały klocek. Mały klocek montujemy sobie tutaj na drugie oczko, a dziubek montujemy w ten sposób. Następnie bierzemy drugą, taką długą belkę. Ona ma 6 oczek, 6 pinów. Montujemy od góry. Następnie bierzemy tej wielkości klocek. Pamiętajcie, że klocki mogą być jakich chcecie kolorów. Niektóre klocki możecie zastąpić czymś innym. Dobra, mamy to. Teraz od dołu jest... Dobra, mamy coś takiego. Teraz zamontujemy te elementy z tymi dzióbkami do chwytania. Jeden tu, jeden od dołu i drugi od dołu. Dobra, coś takiego musi to być. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Dobra, teraz montujemy tutaj gładki element, który symbolizuje jakiś tam silnik. Montujemy naszą szybkę. Najpierw montujemy czwórkę, teraz szybkę. Następnie montujemy biały pin. Ok. Tu damy sobie zielony. Zamykamy szybą. I mamy ten element. Czyli widzicie, już nasz korpus jest prawie gotowy. I tak naprawdę teraz sobie możecie sami kombinować, co zrobić. Ale ja oczywiście pokażę, co budowałem dalej. Następnie bierzemy tutaj, to są części z kółek oczywiście. W ten sposób zamontowałem. Z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Ok, widać. Następnie, to trzeba odczepić. A tutaj montujemy dwie belki. I tutaj też w ten sposób. I dopiero teraz przyczepiamy. Ok. Zamykamy dwójeczkami. I mamy taką oto bryłę. Dobra. Kolejne montujemy tutaj. Mamy to. Bierzemy z przodu silnik. Oczywiście te silniki możecie sobie zrobić z jakichś tam innych rzeczy. Na pewno macie w domu dowolne koła, które sobie możecie jakoś zorganizować, zamontować. No ja tutaj mogę dać takie, bo tak jak mówię, chciałem to zrobić, żeby był zbudowany z części, które są dostępne w domu. Ok, teraz tutaj jeszcze dodamy, dodamy ozdoby. I tutaj dodamy takie osłony silników. O, czyli korpus już jest gotowy. To w sumie było najtrudniejsze, teraz czas na zrobienie skrzydeł. Bierzemy taki element i teraz
Przykładamy go sobie tutaj i łączymy to czwórką. W ten sposób. No tutaj nic trudnego nie ma do roboty. Na końcu montujemy tutaj chwytak. I teraz tak, no ja nie miałem takich fajnych rurek. To mogą być miecze od Jedi. Ja sobie zamontowałem miecze z Ninjago i też to fajnie wygląda. Ale oczywiście możecie tu zamontować to, co Wam się będzie podobało. I teraz tak, montujecie dwa takie skrzydełka, a jedno będzie odwrócone. Już pokazuję, jak zrobić, czyli musi być w drugą stronę lustrzane odbicie. Dobra. Też montujemy tutaj ten dziubek taki do chwytania. Ok, i mamy mieć dwa takie skrzydła. Przypatrzcie się tutaj dokładnie. O, w ten sposób one mają być zrobione. Czyli dwa lustrzane odbicia. Jedno w tą stronę, jedno w tą stronę. Miecze w dół, miecze w górę. To sobie trzeba zmontować. No i teraz montujemy je tutaj. W ten sposób. Aha, tu już widzę, że mieczek nie w tą stronę. Dobra, jest jedno skrzydełko. Teraz będzie drugie. O, tu znowu mieczyk w tą stronę zamontowałem, ale to jak najbardziej możecie przemienić. No tutaj nie ma problemów. Dobra, jest. Kolejne. I kolejne tutaj. Popatrzcie, jak on świetnie wygląda. Dobra, no wiecie, miał być najmniejszy, ale stwierdziłem, że jak budowałem takiego malutkiego, no to nie wyglądał tak fajnie, więc zrobiłem takiego. Ja na razie go sklapnę. Ok, damy go sobie na bok i zmontujemy jeszcze stojak. Żeby zmontować stojak, bierzemy płytkę, montujemy tutaj dwa te klocki, które mają pinę po środku, żeby był symetryczny. To jest w ten sposób. Następnie do tego montujemy ten element. Ok, do niego montujemy coś, co będzie tak chodziło. Belka, czwórka. Oczywiście ten stojak sobie możecie modyfikować taki, jaki Wam odpowiada. Ja sobie akurat robię w ten sposób. Ok. No i tutaj będzie zamontowany mój X-Wings. Dobra. Teraz, aha, jeszcze zapomnieliśmy tutaj o tym takiej elemencie, który jest dekoracją. No, on będzie symbolizował tutaj nasze tak jakby koło. Dobra, jest on. I teraz tak, jedno co powiem, co mi się nie podoba, już zauważyłem. Ta czwórka, o, od dołu. Ładniej to będzie wyglądało. W ten sposób. Widzicie, jak jest tutaj? A jak jest tu, nie? Ten element na dół. No i proszę Państwa, mamy to gotowe. Ustawiamy go sobie tak, jak nam się podoba. I możemy się oczywiście bawić. Tutaj go zamontuję. Jest. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać. Kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!